ranko, dzisiaj w końcu ruszamy w pole. Nic nie nagrywałem, bo to cały czas akcja z rozsiewaczem. Nic ciekawego. Teraz jedziemy, Patryk jedzie z pługiem, ja jadę z kultywatorkiem. W końcu swoją szałą, ale jeszcze muszę zajechać po drodze Kubę wyciągnąć, bo pojechał rano orać i teraz dzwonił, że się zakopał. No całe jego szczęście, że jeszcze byliśmy w okolicy. Bo byłaby lipa, nie wiem, czy my go wyciągnęli ładowarką chyba. Akurat trochę się teraz rozjeżdżamy. Woda fajna jest. Jezu. Pierwszy raz jeżdżę tym traktorem, jak ma założone obciążniki na koła. Patryk poleciał w tamtą stronę. W miarę żeśmy się naszykowali, pobrali jakieś tam głupoty. No i trochę próbować, tylko coś znowu zapowiadają jakieś deszcze. No jakby szykował podobiec, ale tak może być trochę krucho. Ale będziemy próbować. Jeszcze pojadę trochę, porozjeżdżam, popróbuję, jak to będzie szło, ustawię sobie kultywator. I lecę zaraz do Bramek, dolecę do Kuby, jak go tam szarpie. Jestem już na polu. Tu gdzie Kuba się zakopał, akurat jest taka droga, to ja rozbiję trochę, żeby się lepiej poprzeczniaka zrobiło. No, fajnie to wygląda. Nie ma co robić, 1100 obrotów. A zobaczymy, co ten gówniarz narobił. Ja mówię, że był tylko przód wpadł, ale to widzę, chłopaki są znajomi, chyba rozrzucają siowornik i podjechał do niego ładowarką, ale ciekawe czy malinę. Ten kultywatorek, trochę akurat za płytko go wrzuciłem, ale to tylko tak, że z wierzchu, żeby przejechać. Podniosę go delikatnie, aby nie ten. Gdzieś to tam. Fajnie by to też zrobił dwa razy kultywatorem, to też by coś z tego na pewno było. Żydko akurat to było w porządku. Tym to można robić w końcu, bo już nie mogę się doczekać, kiedy coś to będę grzebał tym klamotem. Ale podejrzewam, że jeszcze trochę to aż mi zbrzydnie, się zacznie ta robota. Jak powinno być. No, dobra, jadę do tego gówniarza, zaraz ten. Zaraz nagram, jak on tam siedzi. Chciał dojechać chyba tym busem z liną i coś mu nie pykło. Zderzak, tego obciążnika mi nie porysuj ta! I patrzcie, żeby zderzaka w busie nie wyrwać! Oj Boże, kurde, widział tu przecież, że ten się tu kopie, to tu wjechał. Aj, losie. Fajnie było tego drugiego targać, ale nie, mocno nie siedzi. Prawie go mamy.
razie teraz będziecie go przez całe pole szarpać. Dobra, zaraz będziemy nagrywać, jak będziemy tamtego klamata wyciągać. Ten to idzie. Kultywator, koła się nie kręcą. Ale idzie, na tej stanie. Kurwa. Blokadę mu zapniemy. Kurwa, jak to idzie. O Jezu. Jeszcze kurwa, nie miałem takiej sytuacji, ciepło mi się zrobiło. Kurwa, macie. To ma zaparcie. Jest taki dołek, trochę mokrzejszy. Nie, lekko siedzi. Przód motko delikatnie wpadł. Zastanawiam się, jak go tu... O kurwa. No jest ciapa tu trochę. To jest to właśnie w tym kultywatorze, że tu koła się przestają kręcić i już jest lipa. No, koła się zapadają. Się zastanawiam, ale chyba do tyłu trzeba będzie go szarpnąć, czy do przodu. W sumie lina długa. Kurde, się kultywator coś zapada mi. To nie siedzi, tylko praktycznie przód mu wpadł. Maniek zaraz zadzwonię, bo to jest akcja szarpanie fenda, bo się zakopali. Blokadę trzeba mu dać. Ale może ciężko, bo kultywator mi się zapada. Skoczył, to już sam wyjedzie. Szybka akcja, nie ma szarpania. Ja tu byłem przekonany, że tu na całym polu będzie szło, bo tu tak ten, tam na środku tylko jest takie bagno, a tu mówię, będzie szło chyba, nie? Kurde, w szoku jestem, bo co kawałek to dziś siada traktor. I on też tam, ten puk też ciągnie. Zapada się co chwilę. Tu praktycznie do połowy to jest taki piaseczek, ale ogólnie tutaj to jestem w szoku, że to takie bagno się zrobiło. Już miałem taki czysty traktor. Tylko czy też nie będzie mokro. A ja. Wszędzie jest jeszcze mokro, nie? Już powinno być ostre tutaj w polu robione, a tu dalej, kurczę, praktycznie nie idzie wjechać, tylko gdzieś tam na jakimś takim naprawdę piasku to idzie, a tu też nie jest jakaś dobra ziemia, ale w dołkach jest lipa. Tam tak samo pozalewane, ale tam to widziałem, a tutaj, że w ogóle nie idzie jeździć po długości, to jestem w ciężkim szoku. Cały czas jeździ się kopie tam. Tutaj to widać, już to idzie. Całe to miejsce to jest tam zalewane. No nic, Kuba przyczepi puk na piątkę zawieszaną i pojedzie z nami tam pokończyć. Trochęśmy jeszcze na zimę, tam zostało jakichś poprzeczniaków, coś. Jedna działka niezaorana, a trochę taka po
taka trochę klinowata, to akurat weźmie się piątkę zawieszaną i to ogarniemy. Dobra, dojadę na miejsce, to coś dogram. Przejście, więc idzie, choć miejscami gdzieś tam widać woda stoi, gdzieś tam trochę jakieś alagninki, to takie masełko się robi, ciężko ogólnie jest, nie ma jakichś warunków dobrych, myślałem, że będzie trochę lepiej, bo mówię, to jest słaba ziemia, ale nie ma, nie wiem, czy wyszło to się, a nie w to ranę, tak jeszcze musiał z dzień chociaż słoneczka być, a zapowiadałem znowu 3 dni deszczu, więc... Nie wiem, czy coś z tego będzie, no tak to rozjeżdżanie to tak w miarę idzie, bo to jest czym ciągu na ciele. Ale no, jeszcze by mogło trochę obesnać miejscami. Kultywatorek. Wiadomo, tak tylko żeby rozjechać te bruzdy dookoła, te poprzeciaki. Żeby to się nie wkurzać siewnikiem. No i jakoś to tam w miarę idzie. Ale no, mogło być lepiej. No, lepiej, żeby padało niż ma nie padać. Aczkolwiek już jest trochę późno na siewowca, znaczy no jest termin teraz na siewowca, a ja chcę trochę tego posiać, więc deszczu trzeba się streszczać. Ładnie to wygląda, już jest przejechane. Fajne, tak 25 hektarów, żadnej kępy nie ma, tylko właśnie jadę parę razy dookoła. No i poprzeczniaczki i to by było na tyle tutaj. Chyba jeszcze raz przejadę i przy tym, przy miedzy, bo trochę nierówno. Tutaj już do nas jedzie z piątką zawieszaną, z Lemkenem. W sumie będziemy takie porządne testy robić, bo jeszcze go tak nie testowaliśmy. Patryk już orze. Myślę, że tam pojutrze i skończą. Tutaj zostanie tylko do rozjechania i do posiania. Ale to rozjeżdżanie też w miarę idzie, bo to nie po całości, tylko jakieś tam ewentualnie górki, laski na środku i dookoła, parę razy po przyczniaki. Wiadomo, bo to lepiej się sieje, wygodniej, jakoś to lepiej idzie, niż się wdenerwować, że nierówno, nie? I bodaj mi się nikiem lipa i kombajnem lipa. No, fajnie, jak sobie pyrka 1200 obrotów, no wiadomo, czasem być 1500, 10 na godzinę starczy. I tak sobie latam, no dobra, jak coś to jeszcze dogram, coś. Zestawik, lampeczki eleganckie, trochę straszą, w nocy zjeżdżają, stają. Dołożyliśmy obciążniki, wiadomo, to zawsze trochę lepiej. Opusik. A co targać akurat tutaj, no z poranym to miękko, ale tym najlepiej się pozasypuje te
wertepy, czy tam jakieś bruzdy, czy tam ślady. Wszystko jest na swoim miejscu, nic się nie gnie, czy na w miarę git. Tylko i wyłącznie do niej ten traktor, bo ciężko to idzie. No wiadomo, po ściernisku tam płytko do 15 cm, nawet do 20, to tam śmiało można targać SM-ką, John Deere'em, czy tam 9-6, jedną drogą. Ale do jakiejś takiej cięższej roboty, szkoda katować traktory. A ten jakoś daje radę. No i dobra, to było na tyle. Trzymajcie się.